Dzień dobry kochani, ja mam na imię Magda, witam Was w naszym zielonym domku, a dzisiaj z okazji, że rozpoczął się nowy rok, jest styczeń, będzie przegląd roślin, które są na kwarantannie. Zapraszam Was serdecznie. Zanim pokażę Wam rośliny, które mam na kwarantannie, chciałam Was zapytać, jakie Wy macie plany, jeżeli chodzi o Wasze roślinne kolekcje na ten rok. Czy planujecie zakupy, czy może w tym roku zamierzacie troszkę wyciszyć, jeżeli chodzi o kupowanie roślin i zająć się tymi okazami, które już macie w swoich kolekcjach, a może właśnie dopiero rozpędzacie się, jeżeli chodzi o tworzenie swojej kolekcji i macie długą listę zakupową tego, co planujecie w tym roku właśnie kupić i co zamierzacie, żeby pojawiło się w Waszych domach, na Waszych parapetach. Jestem tego bardzo ciekawa. I już nie przedłużając, zaczniemy od pierwszej rośliny. Kto ogląda już od jakiegoś czasu, to na pewno kojarzy, że niestety takie trzy zwykłe anturie, które miałam u siebie w sypialni, bardzo, bardzo po prostu wszystkie plagi i nieszczęścia je dotknęły. Ja Wam tutaj tak postaram się pokazać. No niestety, są zarówno zmiany, które wskazują na to, że się przypałętał grzyb, był przędziorek, także można powiedzieć pełny pakiet wszystkiego, no za wyjątkiem ziemniurki. Obecnie stan wygląda w sumie nie najgorzej, chociaż średnio może to tak się wydaje, ale tak, no do usunięcia są te duże liście, zaraz to usunę. I ten jeden taki też listek, też jest taki biedaczek, natomiast wychodzą nowe liście. Wychodzą nowe liście i te nowe liście wyglądają w porządku. Ja się im tutaj bardzo dokładnie przyglądałam i nie widzę żadnych zmian chorobowych. Także tutaj zaraz te liście usuniemy. Zaraz usuniemy. Także ja tutaj się, można powiedzieć, no, nie patyczkuję z roślinami. Jak mają gdzieś jakieś oznaki chorobowe, to idzie ostre cięcie i lepiej mieć taką doniczkę i kontrolować już te nowe liście, niż silić się na zachowanie jakichś tam kawałków czy fragmentów, bo no z moich doświadczeń to po prostu się nie sprawdza. Także ostre cięcie poleciało. Zostało kilka takich małych listków, które są zdrowe. Ta roślina jeszcze dostanie kolejny raz tak jakby porcję środków wspomagających, leczniczych. Taką robię mieszankę zarówno na grzyba, jak i na szkodniki. Także mam nadzieję, że się opamięta i wróci do formy. No zobaczymy. Dam Wam znać za jakiś czas, co tutaj słychać. No niesłychanie mi było przykro, jak te rośliny zachorowały, bo no właśnie były u mnie w sypialni na parapecie, a w momencie, w którym zachorowały i musiałam zastosować środki chemiczne, no to nie zdecydowałam się, żeby tam u mnie zostały, ponieważ no jak stosujemy taką chemię w tym znaczeniu właśnie jakichś takich środków chemicznych, takich nieprzyjaznych dla nas, no to nie wyobrażam sobie spać, mając głowę metr od takich doniczek. Także wyleciały na kwarantannę i są na kwarantannie. Natomiast te akurat rokuje, ta roślina rokuje pozytywnie. Także zobaczymy. Natomiast no myślę, że długa droga do odbudowy czegokolwiek, więc pewnie pójdą najpierw teraz jeszcze z pozostałymi roślinami w te miejsce kwarantanny, natomiast potem docelowo pewnie w jakieś mniej reprezentacyjne, żeby sobie po prostu w spokoju, na przykład w biurze, podrosła roślinka i jak będzie znowu taka piękna i pójna, no to wtedy na pewno dostanie jakąś taką wyeksponowaną miejscówkę, ale mam nadzieję, że ta akurat no jest na najlepszej drodze do tego, żeby wyzdrowieć. Także można powiedzieć, jeden punkt dla roślin, że sobie po prostu poradziły. Tak jak mówiłam, anturia były trzy, więc jest i drugie. No tutaj wygląda to mniej ciekawie. Duża część rośliny po prostu się suszyła i obumarła. Widzę tylko w dwóch takich punktach wzrost, natomiast te większe liście no, wyglądają tak, że po prostu no, muszę je obciąć. Muszę je obciąć, bo no, nie ma sensu. Ten jeden nowy jest bardzo ładny i wszystko tutaj z nim wygląda, że jest w porządku. Także podobnie tak jak z tamtą rośliną będę postępowała analogicznie. O, a tutaj jeszcze taki jest jeden malutki. Także no pojawiają się te nowe liście właśnie od zbryły korzeniowej, wyrastają. Także to, co przetrwało, wychodzi na to, że już jest zdrowe i wszystko będzie już w porządku. Także ostatnia taka jeszcze na pożegnanie pójdzie porcja tych środków. Natomiast drugi, można powiedzieć, punkt dla roślin, że sobie poradziły. Także czasem warto dać tą drugą szansę. Tu mamy taki drugi przykład. Na, że anturia były trzy, jak trzech muszkieterów, to mamy też ten trzeci osobnik,
który ma się najlepiej, ma najwięcej liści. To są też nowy listek, on ma taki kolor bardziej brązowy. Często anturia właśnie mają takie, taki kolor liścia na starcie, potem on zzielenieje. Nie wygląda ta roślina źle. Jeszcze taka szybka inspekcja. Dokładnie trzeba zawsze przeglądać blaszkę liściową też od spodu, bo tam niestety lubią czekać te takie najbardziej przykre dla nas niespodzianki. A tutaj? No powiem szczerze, że nie do końca mi się tutaj ten jeden liść podoba, więc go utnę, chociaż pewnie na normalnej roślinie, która nie jest na kwarantannie, bym go może zostawiła, ale no ma takie żółte plamy i gdzieś wydaje mi się, że tutaj te grzybowe historie jeszcze mogą ciągnąć, więc leci. I tak ma najwięcej liści z tych wszystkich, także takie anturium, no powiem, że jest na najlepszej drodze do tego, żeby wrócić w jakieś lepsze miejsce, ale pójdzie razem z tymi pozostałymi cała trójka z racji tego, że już swoją kwarantannę odbyły. O, tutaj jeszcze mi się też taki jedna plama nie spodobała, więc też obetniemy. Nie jest zbyt duża, ale jak już tniemy, to moim zdaniem lepiej wyciąć więcej niż wyciąć za mało. Tak, no to jest do umycia, trochę skórzona jest roślina, ale no tak to jest. Tak to jest niestety, że rośliny też nam chorują. O, a to jeszcze jedno. No jednak trzeba bardzo, bardzo dokładnie poprzeglądać. No też jest taka żółta plama. Nie będziemy ryzykować. Tutaj były problemy, tutaj wiemy. O, jeszcze jest jedna. Wiemy, że tutaj zdecydowanie temat był aktywny, jeżeli chodzi o wszystkie możliwe patogeny, więc nie oszczędzamy rośliny. One sobie właśnie odbudują. Tutaj jeszcze taka końcówka. One sobie odbudują zdecydowanie te liście. I zdecydowanie lepiej roślinę po prostu czasem tak nawet prawie na zero, czy całkiem na zero ściąć i zaczynać od nowa, niż silić się na to. Tutaj też taka końcówka. Niż silić się na to, że jakąś tam listek zostawimy, a potem właśnie problem się nie potrafi skończyć, bo cały czas gdzieś nam ta choroba wraca, gdzieś tam szkodniki wracają. No. Nie wygląda to źle. Nie wygląda to źle. Także trzecie anturium. I to były anturia, które od jakiegoś czasu już zdecydowanie chorowały. Ten proces ich leczenia był długotrwały. To było wielokrotne i mycie liści, i opryski, i doglebowe środki. Także trzeba się zastanowić, czy warto czasem rośliny o nie walczyć, bo jeżeli są w bardzo złej kondycji, a my mamy dużą kolekcję roślin, no to jest ryzyko po prostu rozprzestrzenienia się tych patogenów na kolejne rośliny, a jednocześnie bywa tak, niestety jest to bardzo przykre, ale bywa tak, że leczenie roślin jest czasem bardziej kosztowne niż kupienie nowej sadzonki, więc jeżeli to są pospolite rośliny, takie łatwo dostępne, no te trzy anturie, które Wam pokazałam, to były rośliny, które ja kupiłam w Biedronce. One kosztowały albo kilkanaście złotych, albo 20 kilka za sztukę, więc to naprawdę nie były żadne bardzo drogie okazy, to nie były rośliny, które kosztowały setki złotych. Ja zresztą nawet nie mam takich roślin, przynajmniej mam może takie pojedyncze sztuki, które są nieco droższe, ale ja uważam, że rośliny powinny nas po prostu cieszyć, natomiast bardzo je rzeczywiście lubiłam, było mi super przykro, jak się z nimi zaczęły dziać te złe rzeczy. No i postanowiłam, mówię, mam te środki w domu i tak nie musiałam nic specjalnie iść kupić, więc stwierdziłam, że spróbuję. Przy okazji był to taki test, no i można powiedzieć, że w przypadku tych roślin jestem faktycznie zadowolona z efektu, ale od tego punktu dzisiaj do właśnie takiego znowu, powiedzmy takiego momentu, w którym one będą wyglądały dobrze, to jeszcze długa droga, natomiast myślę właśnie, że je teraz zabezpieczę jeszcze raz tymi środkami chemicznymi, i trafią one do biura na parapet i tam myślę, że sobie po prostu poczekają na lato, a latem chyba je wystawię na taras. Także taki mam plan, jeżeli chodzi o nie. No i to jest powiedzmy taki, jak tak patrzę na te rośliny, które mam tutaj wokół siebie poustawiane, to chyba taki najbardziej na start optymistyczny akcent, bo teraz niestety no nie będzie zbyt dobrze. Także jak kogoś
ktoś nie lubi oglądać roślin, które nie wyglądają dobrze, to może napiszę, gdzie tam się kończy ten fragment i po prostu pomińcie go, albo w ogóle po prostu zobaczmy się w kolejnym z filmów. Jeżeli macie się z tym czuć nieswojo, to może nie oglądajcie dalej. Teraz będą rośliny, które rzeczywiście nie wiem, czy chyba ich nie wyrzucam. Także już Wam pokażę po kolei, co to są za gagatki. I pierwsza roślina to ktenantę. Ktenantę. Piękne ktenantę Golden Mosaic. No, na nowych liściach to wygląda, wygląda przepięknie. To jest taka wariegacja zielona, która potem z czasem zmienia się w zielono-żółtą. No i są te liście rzeczywiście przepiękne. Każdy liść jest inny, każdy liść jest jak namalowany farbkami. Jakby tutaj ktoś chodził i każdy liść po prostu mazał żółtą i zieloną farbą indywidualnie. Są właśnie pokazane świetnie te fragmenty, które mają podwójną, tak jakby te wszystkie tkanki, które są właśnie takie kremowe, żółte, a takie, które częściowo są żółte, które są zielone i w pełni zielone. Także naprawdę roślina, która mi się śliczna jest, bardzo mi się podoba. Co mi się nie podoba, no należy ona do marantowatych. Ja marantowatych nie znoszę. Ania pisała ostatnio pod filmem, żebym zrobiła film o roślinach, których nie lubię, to ta na pewno by na tą listę się załapała i pewnie zrobię taki film w najbliższym czasie, ale chciałam właśnie w pierwszej kolejności pokazać Wam rośliny na kwarantannie, bo no co z nimi? Jest ryzyko, że widzimy je ostatni raz, także dajmy im te 5 minut tutaj czasu ekranowego, niech mają, niech są uwiecznione, bo być może po prostu ja się już na ktenantę nie zdecyduję. Mam pobrane z tej rośliny, w momencie jak zaczęłam ją ratować, pobrałam szczyty, są one ukorzenione i trafiły do ceramisu. Jest to tak jakby mój start przygody z ceramisem. Widziałam, że tam ta jedna sadzonka coś tak nie bardzo, chyba trochę miała zasucho w tym ceramisie. Nie wiem, to też chyba, chociaż pozostałe się miały dobrze, więc zobaczymy. No nie wygląda też najlepiej ta sadzonka, ale ta roślina mateczna, no to tak, jak wypuści nowego liścia, no to wygląda super. No to wygląda super. Jest to czysty. No ma tutaj jakieś takie drobne uszkodzenia na końcu. To się niestety zdarza. Ale ona ma na okrągło przędziorka. Po prostu tutaj jest przędziorek na przędziorku. I pomimo stosowania naprawdę solidnych środków, to ja nie jestem w stanie tego zapanować nad tym. W ogóle nie jestem w stanie tego opanować. Już Wam pokazywałam na którymś z filmów tego przędziorka, ale ja tutaj po prostu odsunę i postaram się, może mi tutaj złapie na tyle fokus. Natomiast na pewno podlinkuję Wam tamten film, bo tam się bardzo starałam. To był film, który taki nagrywałam na stole. Bardzo pokazać, jak przędziorek wygląda. I on tutaj po prostu jest. Także, no nie wiem. Nie wiem, mam bardzo mieszane uczucia. Jest to roślina, która mi się z jednej strony podoba, a z drugiej strony jest strasznym magnesem na szkodniki. Przędziorek ją po prostu kocha. Jestem sobie w stanie wyobrazić, że nie tylko przędziorek byłby w stanie się tutaj pojawić, natomiast no, jak widzę roślinę, która pomimo tego, że stosuje środki chemiczne, nadal ma taką ilość przędziorka i to po takim czasie, to naprawdę zastanawiam się, czy tutaj jest w ogóle gra warta świeczki i czy po prostu no nie pozbyć się tej rośliny. No dać je nikomu też nie dam, nawet za darmo, bo no to by był taki prezent dla wroga, no nie wiem. Zobaczymy. Zostawię sobie jeszcze chwilę czasu na decyzję, dam Wam znać, co z nią zrobię. Bardzo nie lubię wyrzucać roślin, ale czasami wydaje mi się, że to jest naprawdę mniejsze zło. Nie lubię wyrzucania roślin, ale chyba czasem nie ma innej opcji, także no to tak jak tenante, powiedzmy, to jest pod znakiem zapytania i nie wiem, co z nim zrobię. Muszę się zastanowić naprawdę, czy dawać mu jeszcze cały czas szansę, czy już to nie ma sensu. Jak macie jakiś swój typ, co powinnam zrobić, chcecie mi coś w tej sprawie doradzić, no to z chęcią przeczytam w komentarzach, dajcie znać. No, roślina piękna naprawdę, ale no nie. I tutaj też takie plamy, one są w ogóle bardzo takie wrażliwe też na podlewanie. No tutaj też się takie pojawiły. No źle to wygląda i jeszcze na dodatek z robactwem, także można powiedzieć, podwójne takie zero zalicza, jeżeli chodzi o punktację ta roślina. I nie wygląda dobrze. I generalnie nawet jak ma tych liści trochę,
To może kamera nawet to jest taka dość łaskawa, ale nie wygląda ta roślina dobrze. Ma takie suszone wióry. No można by to usuwać, ale nie wiem. Powiedzmy, mocno się zastanowię, czy ta roślina po prostu nie poleci na śmietnik. Także Ctenanthe Golden Mosaic. Średnio, nie polecam. Jeżeli jest ona na waszych wishlistach, to weźcie to wszystko, co powiedziałam, pod uwagę i czy na pewno chcecie ją kupić, tym bardziej, że ona jest raczej z tych droższych trochę roślin. Mi się ją akurat udało kupić w dość okazyjnej cenie, natomiast widziałam, że no, trzyma dosyć cenę, także nie wiem. Piękna roślina, ale ja bym powiedziała, że jej nie rekomenduję. Także roślina, której nie lubię, taki mój antyulubieniec chyba tego zestawienia, chociaż jest jeszcze większy borok, zaraz. Zaraz zobaczycie. A to jest roślina, kochani, jak na nią patrzę, to naprawdę zaraz polecam liście totalnie na ziemię. To jest też Ctenanthe. To jest w zasadzie, można powiedzieć, ta sama roślina co poprzednia, tylko bez wariegacji. Wersja zielona. Powinna rosnąć jak szalona, jak chwast. Widziałam też filmy i zdjęcia osób, które no, żyją w zdecydowanie cieplejszym miejscu niż nasze. To jest to po prostu polecana roślina ogrodowa do zacienionych miejsc, która porasta wszędzie tam, gdzie nic innego nie chce rosnąć, bo ma właśnie małe wymagania świetlne i tak dalej i powinna tworzyć bujne kępy. Tam tworzy bujne kępy takich zielonych, kaskadowo ułożonych liści. Natomiast u mnie no to wygląda jak absolutne, totalne straszydło. I tutaj widać, wychodzą takie nowe liście, takie nowe pędy, które całkowicie puszcza. Trzy są takie. Puszcza z ziemi i chyba tylko one zostaną. Także powiem wam, kochani, chyba po prostu to utnę tak całkiem, bo już nie mogę na to patrzeć, nie mam ochoty. Zabierają mi te rośliny mnóstwo czasu. I to jest chyba największy problem z tymi takimi roślinami, które chorują, które są magnesem dla szkodników właśnie, że zamiast spędzać czas z roślinami, które kochamy, które lubimy, które sprawiają nam radość, no to kończymy z tym, że cały czas biegamy wokół roślin, które no są takie niewdzięczne i bardzo właśnie mnie to wkurza, ta niewdzięczność z ich strony. Także trzy takie nowe szpice, które wychodzą, nowe pędy, no i zobaczymy. Poleci jeszcze na dodatkową taką, powiedzmy, kąpiel chemiczną i zobaczymy, co z tego będzie, ale nie nastawiam się, że tutaj będzie cokolwiek pozytywnego. Raczej naprawdę, jak dalej te liście będą miały plamy, jak te liście będą miały dalej przędziorka i będzie dalej grzyb, to powiem szczerze, ta roślina leci po prostu prosto do śmietnika i ja nie lubię się zmarantować tymi. Cała ta rodzina jest jakaś nieprzychylna dla mnie i nie wiem, jakie wy macie doświadczenia, czy macie jakieś Ctenanthe w swojej kolekcji. Ja mam te dwa i prawdę mówiąc, od samego początku, kiedy tylko przyszły, to jest nieustająca drama z nimi. Cały czas coś krzyczą, że albo liście są właśnie z plamami, albo grzyb, albo szkodnik, albo wszystko naraz i no i tak to wygląda. No to nawet nie zasługuje na tą osłonkę, żeby w niej stać, także naprawdę te wszystkie rośliny po prostu polecam na kwarantannę, za kanapę. Nie chcę na nie patrzeć, także polecam sobie, tam są takie miejsce u mnie w salonie, jak jeszcze nie widzieliście, zrobiłam, jest pierwszy taki odcinek z Houseplant Touru, pokazywałam salon, tego miejsca akurat zapomniałam pokazać, ale widać tą kanapę, za którą to jest, tam jest takie ogromne okno do ziemi i tam właśnie rośliny mają się świetnie, bo mają super warunki, tam nie ma kaloryfera, tam jest właśnie okno do samej ziemi i tam sobie po prostu rośliny mogą mieć ogromną ilość światła przez cały dzień. Dobre warunki, jeżeli chodzi o wilgotność powietrza, natomiast ja nie muszę na nie patrzeć. Tak, jedyne co to tam stoi obok, taka piękna moja astralicja, to na nią lubię patrzeć, ale ona tak pięknie się rozkłada, stoi tak jakby z boku kanapy, a to co stoi za kanapą, to właśnie
takie boroczki i biedaczki będą sobie stały, także tak ten anty tam poleci, bo nie mam w ogóle ochoty na nie patrzeć. I kolejna roślina, to roślina, która występowała już w odcinku z serii Hit czy Kit i była kitem i nie zmieniam zdania co do niej przez cały ten czas, to jest helikonia. Roślina, którą myślałam, że bardzo pokocham i ona mnie zachwyci i mi się tak odwdzięczy, bo bardzo lubię strelicję, to już wielokrotnie podkreślałam, bardzo lubię te rośliny o takich dużych zielonych liściach i helikonia właśnie jest spokrewniona ze strelicjami. To są wszystko imbirowe rośliny, także z rodziny właśnie spokrewnione z tym imbirem, który jemy. Kostusy też należą do tej rodziny. Pacioryczniki, te kany, które mamy w ogrodach, no to jest cała jedna taka duża rodzina roślin i powiem szczerze, że rzeczywiście mi się podobają. Także coś w tym jest, że ten typ rośliny mnie przyciąga, lubię je i myślałam, że to będzie też roślina, która zakwitnie. Naprawdę łudziłam się, że to jest roślina, która zakwitnie. Jak sobie myślałam, że może strelicja, no to tak powiedzmy po kilku latach, może się uda, może się nie uda. No to myślałam, prawdopodobnie, że ona zakwitnie. Ona nie tylko nie zakwitła, ale po prostu, no właśnie, wygląda tragicznie. Ona przez całe lato stała na tarasie. Stała w idealnych warunkach dla siebie. Stała w zacienionym lekko miejscu, ale miała właśnie dużo tego światła takiego rozproszonego, ponieważ mamy i zadaszenie takie częściowo nad tarasem i koło tarasu jest taka ogromna drzewo wiśniowe, taka duża wiśnia i tam też ona daje taki przyjemny, taki rozproszony cień, także miała warunki, można powiedzieć, idealne, a no wygląda tak. Wygląda tak i prawdę mówiąc podobnie wyglądała w trakcie sezonu, także to nie jest kwestia tego, że zima jej zaszkodziła. No po prostu jest, można powiedzieć, chyba nie lubi mnie. Nie lubi mnie, bo przez lato tak samo zwijała liście, robiła plamy na liściach i jeszcze na dodatek też jest przędziorek. Także jak sobie myślę o tym przędziorku, którego tutaj... No naprawdę jest sporo. Nie wiem, czy to mi się uda dzisiaj Wam pokazać, ale widać nawet te plamy takie, że te liście są takie odbarwione. Te liście są takie odbarwione. No naprawdę, tutaj też pościnam i chyba też pościnam wszystko, bo widzę, że tutaj wyrastają takie młode kły i chyba tylko postawię na to. O, tutaj jest też taki. No nie wiem, chyba po prostu, ale to już poza kamerą, po prostu ją też ogołocę totalnie. No i zobaczymy, jak to będzie za jakiś czas. Także no, roślina, którą bardzo chciałam mieć w kolekcji. Ucieszyłam się, jak ją zobaczyłam, bo kupiłam ją stacjonarnie chyba w Leroy Merlin jakiś czas temu. Nawet myślałam o zakupie jej przez internet, z któregoś ze sklepów tych z roślinami. I tak, łamie mi serce. Tak bardzo chciałam ją mieć, tak bardzo chciałam, żeby kwitła, tak bardzo chciałam, żeby było super, a jest naprawdę fatalnie i powiem tak, jak mam mnóstwo strelicji, bo mam i strelicję Nikolai i strelicję królewskie i to mam kilka egzemplarzy, to z nimi nie ma takich problemów i tutaj też jest różnica, też w tym filmie Hit czy Kit polecam, jak macie ochotę zobaczyć bardziej szczegółowo tą roślinę, chyba w jeszcze trochę lepszej kondycji. Wtedy była, to ona ma dość cienkie liście. To jest liście, one są grubością porównywalne do liści Calathei czy tego Ctenanthe. I mam takie wrażenie, że te niestety rośliny o cieńszych liściach są dużo bardziej skomplikowane w obsłudze, w tym sensie, że i mniej wybaczają i jednocześnie są dużo bardziej podatne na szkodniki, że jednak szkodnik wyczuwa, że te liście są cieńsze, że ta ściana komórkowa tutaj nie jest tak twarda, nie jest tak gruba i rzeczywiście tutaj szybciej te wszystkie ssące paskudy, takie jak przędziorki się pojawiają, także helikonia. Wielkie rozczarowanie, chyba największe rozczarowanie mojego tego poprzedniego roku. No jest na kwarantannie i tak jak mówię, no być może widzimy ją ostatni raz, ale to jest żadna taka laurka i pamiątka, bo wygląda naprawdę fatalnie, także nie wiem. Czy trafiłam na jakiś wadliwy egzemplarz, to też jest możliwe, to się też czasami zdarza, że jeżeli zaczynamy z jakimś wadliwym egzemplarzem, no to można znienawidzić roślinę, która jest prosta. Wiem, że dużo osób tak miało z Monsterą Variegatą, jak kupili jakąś
no średniej jakości sadzonkę i mieli potem problemy z tym, że gniła i się cuda działy, to często nie jest kwestia tego, że z tą starą wariegatą jest coś bardzo trudnego w obsłudze, tylko właśnie po prostu trafili na egzemplarz, który marudził od startu. No i też nie mieli tego startu takiego łatwego, także no ja z tą helikonią miałam od początku pod górkę, także nie lubię już jej, chociaż bardzo bym chciała, ale tak mówię, no to musiałby być chyba jakiś inny egzemplarz, jakiś, nie wiem, może faktycznie po prostu przyszła jakaś zainfekowana od razu do mnie i ja tego w jakiś sposób nie zauważyłam od razu, albo jakieś uśpione to było, trudno powiedzieć, natomiast od początku tam się zaczęły jakieś powoli robić problemy i te problemy się zaczęły napiętrzać i tak myślę, że po prostu ta roślina no dalej trafia na tą kwarantannę i nie wiem, czy po prostu nie padnie całkowicie, także żegnamy się z nią. I na zakończenie roślina, którą w sumie nie wiem, czy ją lubię, czy jej nie lubię. Kiedyś bardzo chciałam ją mieć, potem ją kupiłam, potem mnie wkurzała, potem znowu trochę jej wybaczyłam. To jest Asparagus falcatus. No i sama nie wiem, co mam z nim zrobić, ponieważ no miałam problem z tym, że się przesuszał, bo no niestety to jest asparagus, w sensie takim z wszystkich asparagusów to ten na pewno wybaczy najwięcej, ponieważ on no ma takie liście typu liście, a nie igły. To jest pierwsze. Po drugie, on jak go przesadzacie, to zobaczycie, że ma w ziemi takie bulwki przy korzeniach, trochę podobne jak zielistka. Także to jest coś podobnego do zieliski, jeżeli chodzi o system korzeniowy. No natomiast nie jest taki całkiem bezproblemowy, bym powiedziała. Po pierwsze, właśnie jakieś tam nieregularność w podlewaniu, no to nie jest tak, że wybaczy. Nie wybaczy, osypie się strasznie. Trzeba tego bardzo mocno pilnować. Rośnie, no jak miał taki moment lepszy, to rośnie nawet dosyć szybko, ale właśnie przez to, że każda taka czkawka się trochę odbija na jego kondycji, no to jest tak, czasem mam wrażenie, że dwa kroki do przodu, jeden do tyłu, dwa kroki do przodu, dwa kroki do tyłu i tak sobie trochę w te i nie potrafimy z tym tak do końca ruszyć. No myślałam, bo mi się bardzo też bambusy podobają. Podobają mi się też bambusy w ogrodzie. Myślę, że będę sadziła w przyszłym sezonie, znaczy w tym sezonie w zasadzie już, który się zacznie na wiosnę i myślałam, że to będzie taka opcja takiego bambusa do domu i że to będzie właśnie taka niekłopotliwa roślina, a moje doświadczenia są takie, że wcale nie jest taka niekłopotliwa i teraz jest też na kwarantannie, ponieważ złapała przędziorka. Mam co prawda kilka tych sadzonek, bo nawet jak kiedyś tam oczyszczaliśmy wspólnie te suche zeschnięte listki, to widzieliście. Natomiast ta jedna faktycznie złapała przędziorka i nie wiem, no bo puszcza z drugiej strony takie nowe listki. Takie one są takie mięciutkie, malutkie. Więc nie wiem, czy je po prostu przyciąć, czy jednak po prostu opryskać. No muszę się zastanowić, co z nim zrobić. Miałabym ochotę go, prawdę mówiąc, tak całościowo zciąć i niech puści jeszcze raz. Może tak zrobię. I odżałuję te nowe przyrosty, bo ja widzę, że ta roślina by bardzo chciała rosnąć akurat. No natomiast ma przędziorka i no nie wiem, co z nim zrobić, bo te liście no, są też takie trudne do obserwacji, bo one są bardzo cienkie. Natomiast no, jest to taka typowa blaszka liściowa, natomiast no, trudno tu cokolwiek, no trzeba się bardzo, bardzo przyglądać. No tutaj tak widzę, że też trochę skurzona teraz, bo właśnie stały na tej kwarantannie i wyciągam je tak jakby przed tymi zabiegami pielęgnacyjnymi, żeby Wam wszystko o tych roślinach powiedzieć i pokazać. Także zanim wróci, no to wiadomo, to ja teraz wykonam te wszystkie zabiegi, zostaną podlane, zostaną zastosowane te środki chemiczne, a ten mi tutaj po prostu tak lata w tej z powrotem. Jak kogoś to wkurza, to bardzo przepraszam, by nie ta roślina właśnie w tej chwili też nie chce nijak posłuchać. Także Asparagus falcatus. Minusem tej rośliny jest też to, że wytwarza na tych już grubszych takich pędach, wytwarza kolce. Już na którymś miałam, że były. Więc to też nie jest takie przyjemne akurat w roślinie. Nie jestem do końca przekonana, czy chcę ją mieć. Nagrałam też o niej taki odcinek
To też go mogę tutaj gdzieś podlinkować. To jest chyba najnudniejszy odcinek na kanale, jeżeli chodzi o wersję tą taką wizualną, ale więc myślę, że dużo filmów, to nie wiem, czy powinnam polecać te stare filmy. Na własne ryzyko zaglądajcie, tam jest bardzo dużo technicznych błędów, które się pojawiają. Ale jeżeli chodzi o treść merytoryczną, to ja się pod tym w pełni podpisuję dalej. Tak, no to jest taki film o efekcie ekspozycji. Ciekawy efekt psychologiczny, który na mnie zadziałał, jeżeli chodzi o tą roślinę. Dlatego też Was w ostatnim filmie pytałam i tak jakby to pytanie jest dalej aktualne. Jaka jest taka roślina w social mediach, którą widzicie na okrągło? Bo był taki moment właśnie, że ja byłam atakowana informacjami o tym asparagusie, zapragnęłam go mieć. No a teraz jak go już mam i mam z nim też problemy, to do mnie dotarło, że chyba uległam reklamie. Niestety, możemy się wydawać sobie tacy silni i odporni, ale nie. Każdy z nas jest podatny na reklamę i reklama po prostu działa, także powoduje, że po prostu kupujemy. Także jestem ciekawa właśnie, jakie wy plany zakupowe macie na ten rok. W kolejnych filmach na pewno poruszę temat też moich planów zakupowych, mojej wishlisty, jakie mam ja plany, jeżeli chodzi o powiększanie kolekcji, ale będzie też film o tym, co zamierzam tak jakby uszczuplić z mojej kolekcji, bo kiedyś już to parę lat temu, chyba z 2 lata temu zrobiłam taką czystkę w mojej kolekcji i myślę, że to jest taki moment, doszłam do takiego punktu, w którym ta czystka będzie jeszcze raz miała miejsce, także część roślin wyleci z kolekcji. Jest bardzo duża szansa, że któraś z tych roślin, które Wam dzisiaj pokazałam z tej kolekcji wyleci, albo po prostu padnie, albo ja ją świadomie po prostu z kolekcji usunę. Także też się podzielę tym z Wami już w kolejnym z filmów, na który Was zapraszam. Zapraszam Was do subskrypcji kanału, do kliknięcia dzwoneczka, wtedy na pewno nie przegapicie żadnego z kolejnych filmów. A ja Wam za dzisiaj bardzo, kochani, dziękuję. Dziękuję za czas, który poświęciliście, za to, że zaglądacie naszego zielonego domku. Życzę Wam wszystkiego zielonego, cudownego dnia i do zobaczenia wkrótce, kochani. Pa, pa!